W miniony weekend klienci Alty w Sanoku i Brzozowie mogli spotkać się z Radosławem Majdanem, znany niegdyś piłkarz, m.in. reprezentant Polski, a obecnie biznesmen celebryta, reklamował serię kosmetyków męskich sygnowanych swoim nazwiskiem. Jeżeli chodzi o perfumy, jest to bardzo trudna dziedzina, jeżeli chodzi o handel ogólnie. Radek z pomysłem swoim wyszedł na rynek jako jeden z niewielu celebrytów, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Jest to bardzo trudna dziedzina, w której odnalazł się, wymyślił bardzo dobre produkty, które tak naprawdę świetnie opakował, wymyślił bardzo ładne opakowania i do tego uplasował na bardzo dobrym poziomie cenowym. Tak? Produkty Radka Majdana są na poziomie cenowym, które są, może inaczej, produkty są dostępne dla każdego. Produkt jest w takiej cenie, gdzie może sobie pozwolić tak naprawdę każdy mężczyzna w Polsce, a tak naprawdę też kobieta, bo to głównie kobiety kupują w prezencie panom produkty Radka Majdana. W związku z tym możemy pojawiać się dosłownie wszędzie i Radek jest zapraszany tak naprawdę w całej Polsce do większości sieci handlowych, tak? No tu mamy szczęście też i dziękuję bardzo za zaproszenie przez, prawda, właścicieli sklepów, prawda, tak, Alta, i naprawdę nam się tutaj bardzo podoba i widzimy, że potencjał w tym, tak? Bo właściciele sieci tak naprawdę zainwestowali w produkty Radka i widać, że jest sens. Chcemy wyjść tam naprzeciw gdzieś do mieszkańców naszego kraju w różnych jego częściach, i w większych miastach, i w mniejszych. Dzisiaj jesteśmy w Sanoku, wczoraj byliśmy w Katowicach i w Krakowie, także no mamy taką, tak to się mówi, tour, trasę po Polsce, ale z tym wiąże też się promocja, tak? Bo tutaj najbardziej nam chodzi o zapoznanie ludzi z marką. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy spostrzeżenia, to chętnie się z nimi dzielimy i chętnie ich słuchamy. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że również nabywcy i odbiorcy, że tak powiem, naszego produktu będą również w Sanoku.